Hej kochani, witajcie na kanale Better Day. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat zestawu od Revolution Shortcut. To jest ten większy zestaw. Shortcut Vault. To jest całe pudełko, chciałam wam pokazać jak on wygląda. Ja go kupiłam na Kokolita? Nie, na Horex. Na Horex za 200 zł z 400, więc okazja mi się trafiła. I on zawiera w sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem paletek oraz trzy błyszczyki. Jeden błyszczyk widzicie tutaj w połączeniu z korektorem. I to był Marshmallow Lip Gloss. Drugi jest Toffee Lip Gloss. I trzeci to Raspberry Lip Gloss. I właśnie tak się prezentują te trzy błyszczyki. Dzisiaj chciałam wam właśnie odpowiedzieć, co znajdziecie w tym zestawie. Więc tak. Pierwszą z paletek jest, stójcie, paletka rozświetlaczy. Jest jeden taki szampański, a drugi taki w kolorze bardziej różowego złota. I prezentują się tak. Liczne kolorki. Szampański mam teraz na sobie. I tak, to jest szampański, to jest różowy. Widzicie? Nie zwracajcie uwagi na to zielone, bo to, no, tak się kończy bycie w szkole. Kolejną paletką jest paletka bronzera i chyba takiego ciemniejszego pudru. Znaczy, w sumie on nie jest taki ciemny, ale no tak, to jest bronzer z pudrem. Wyglądałem tak. Bronzer też widzicie na mnie. On nie jest taki mocny. Czy teraz mnie trochę prześwietla, bo nie razi w oczy normalnie, ale on nie jest aż taki mocny, więc raczej sobie nim krzywdy nie zrobicie. I zacznijmy od paletek takich cieni. Jeszcze jest jedna z różami, ale to zaraz. To jest paletka żółta. I ja mam dwoje oczu. Jedno oko inne i drugie oko inne, ponieważ chciałam wam pokazać mniej więcej, jak te kolory wyglądają. I ja wam mówię, że strasznie łatwo się blendują, strasznie łatwo się nakładają. I są bardzo wytrzymałe, więc to jest plus. Duży, duży plus. To jest paletka z ciepłymi odcieniami, które ma się właśnie na tym oku. To jest to oko, przy którym wykorzystałam te cienie z tej paletki. Nie przejmujcie się tym, bo to blizna. Od małego ją mam. Gwizdłam się na szafkę, no i tak już zostało. Druga to jest właśnie różowo-biała czekoladka. I ja powiem wam, że nie wiem, czy to naprawdę pachnie czekoladą. Znaczy, niby ładny zapach, coś tam czuję, ale nie mam pojęcia, czy to pachnie czekoladą. Nie umiem wam tego odpowiedzieć. I tu mamy pięć róży. Tak one wyglądają. Są bardzo napigmentowane. Następna to jest biała czekolada. Czy na żółta czekolada, w sensie biała czekolada. I ona wygląda w środku tak. I tą czekoladką mam zrobione to drugie oko, które widzicie tu. Kolejna to jest biało-czarna czekoladka z odcieniami, które mi bardzo wpadły w oko. Są piękne, szczególnie ten mors. Możemy tak powiedzieć, że to jest morski. Załóżmy, że to jest morski. Nazywa się Bake. Następna paletka to jest zielono-brązowa paletka. I ona ma takie zielone, trochę brązowe, żółte odcienie. I ona prezentuje się w ten sposób.
Wszystkie te paletki oczywiście były zabezpieczone tą foliką na nich, ale ja je w większości powyjmowałam i powyrzucałam. Tutaj jeszcze jakaś mi się zachowała i tam też widziałam, więc trzeba ją będzie później skasować. I ostatnia, fioletowa, która też mi się strasznie, strasznie, ale to strasznie podoba. I zawiera właśnie fioletowe odcienie, zielone, niebieskie. Tutaj nawet są takie połyskujące brązowe. I tak. Co ja mogę Wam powiedzieć jeszcze o tym zestawie? Moim zdaniem jest bardzo dobrze przemyślany i ma potencjał, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo cieni. W czekoladkach jest albo 16 bodajże kolorów. 3, 6, 11, a nie, jeszcze lepiej, 18 i w tych drugich jest chyba 16, jest 18 i 16 chyba, tak, 6, 12, tak, w tych z tymi dwoma podłużnymi cieniami jest po 16 kolorów, a w normalnych jest po 18. I no, sami widzicie, że one wyglądają przepięknie. Nic się z nimi nie robi, bo ja wczoraj też miałam jeszcze, nałożyłam tylko, że z innych paletek. I naprawdę nic. Jestem mega zadowolona, szczególnie, że złapałam dobrą okazję, bo tam było minus 56%, to nawet nie zapłaciłam tej 200 zł z przesyłką. A normalnie ten zestaw bez promocji kosztował 400 zł, więc no. Jak dla mnie bomba. Jak dla mnie naprawdę bomba, szczególnie, że jeszcze te opakowanie jego można wykorzystać ponownie na coś. A jest tak cudowne. Po prostu zakochana jestem w nim. I no cóż, moi drodzy, to ja się będę z Wami żegnać. Jeżeli macie pomysł na jakiś kolejny film, coś Wam wpadnie do głowy, coś chcecie, żebym poruszyła jakiś temat, albo zrobiła makijaż właśnie którąś z tych paletek, albo któryś z tych, to komentujcie i ja to na pewno odczytam i zapraszam do subskrybowania, lajkowania i widzimy się za tydzień. Pa!